Rozpoczęła się budowa drugiego etapu ścieżki rowerowej z Annapola do Wilkowy i Przymłynie na Lutyni. Budowana ścieżka rowerowa Wilkowy będzie ważnym punktem na mapie ścieżek rowerowych gminy Jarocin. Młyn będzie pełnił funkcję muzealno-skansenową, będzie zawierał Izbę Pamięci Powstania Wielkopolskiego, na której zależało mieszkańcom i który ten pomysł właśnie był zgłaszany na spotkaniu w Wilkowej z fundacją. Szklanym korytarzem ten obiekt będzie połączony z młynem nad Lutynią, a tuż za tym obiektem i za młynem taras do odpoczynku. Mamy w planach uruchomić taką kawiarenkę sezonową. Będzie się ona przede wszystkim znajdowała na tarasie, który planujemy zrobić przy młynie od tyłu. Będzie ona miała widok na Lutynię, na nową ścieżkę rowerową.